Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy piątkowy magazyn Gość Dnia, magazyn, w którym dziś na temat sportu, konkretnie na temat wioślarstwa. Jarek Brzeski, raz jeszcze dzień dobry dla tych z Was, którzy są z nami na 96 FM i także na radiozdnia.fm, słuchaj online. Dziś z wielką przyjemnością witam w studiu naszą brązową medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, wioślarkę Lotto Bydgoszczy Monikę Ciaciuk. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Pani Moniko, na początek serdeczne gratulacje z okazji wywalczenia brązowego medalu w Rio. Od całej naszej redakcji, od mojej skromnej osoby gratulujemy. Dziękuję wszystkim. I właśnie od medalu chciałbym zacząć, bo ostatnio głośno jest o tym, że pani medal jest do wymiany. O co tam chodzi? Jakiś trefny towar się pani trafił? Trefny towar z małym uszczerbkiem. Oczywiście media troszeczkę nagłośniły ten mój mały problem, który zostanie rozwiązany na dniach. Niestety medal jest na reklamację, ponieważ pojawiły się na nim drobne rysy, które z dnia na dzień w zasadzie są coraz większe i ta pierwsza warstwa ochronna, powiedzmy, schodzi. No i z brązowego medalu robi się taki naprawdę brunatny bardzo. Jak to wygląda, ta procedura wymiany? Bo można przeczytać w mediach, tak jak pani powiedziała, jest nagłośnione, że to potrwa kilka tygodni, ktoś przyjedzie, wymieni. Jak to się odbywa? No niestety w Rio nie zdążyłam tego zrobić, bo nie było mi akurat w wiosce, a medale trzymałyśmy pod kluczem, więc nie było łatwego dostępu do niego. Przyjechałyśmy do Polski i tam organizatorzy oraz polska misja próbowali znaleźć sposób, żeby ten medal wymienić. Patrząc z perspektywy czasu tych kilku dni w Polsce i patrząc przyszłościowo za rok czy za dwa, ten medal wyglądałby o wiele gorzej niż wygląda teraz, więc misja się postarała, organizatorzy również, i ten medal będzie wymieniony w procesie medal za medal. Więc misja olimpijska, która wróciła z Rio, jest w Warszawie, ma dla mnie nowy medal, ale ja muszę wybrać się do Warszawy, żeby wymienić właśnie z ręki do ręki medal za medal. Okej, to już wiemy, jak to się odbędzie. Brązowy medal na Igrzyskach w Rio de Janeiro, czwórki podwójnej z Agnieszką Kobus i Joanną Leszczyńską-Marią Springwald wywalczony. Zrobiło się znowu głośno o wioślarstwie. Jak taka skromna, młoda, skądinąd dziewczyna ze Ślesina znosi popularność, znosi wywiady, bo ich jest dużo. Ja miałem problem, żeby panią tutaj zaprosić. Udało się dziś, no blisko tydzień po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Przypominam, tym z Was, którzy mniej się sportem interesują, 11 medali Polacy przywieźli z Rio. Jedna z tych medali właśnie wywalczyła obecna tu Monika wraz z wymienionymi koleżankami. Jak z tą popularnością, jak sobie pani z tym radzi? Oczywiście nie można dać się zwariować, bo każdy chciałby się spotkać, a tak naprawdę my większość swojego życia poświęcamy dla sportu i kiedy łapiemy chwilę oddechu, chcemy spędzić czas z rodziną i z najbliższymi. Ale też dużą odpowiedzialnością jest fakt, że zdobyłyśmy te medale i staramy się jak najbardziej wypromować nasz sport albo zachęcić młodsze pokolenie do tego, żeby się ze sport wzięło, więc wydaje mi się, że idzie to połączyć wszystkie wywiady, spotkania z zainteresowanymi osobami i nadrabiać zaległości rodzinne. Tylko to trzeba wszystko właśnie z głową zrobić. W jednym z wywiadów Beata Mikołajczyk, kajakarka UKS Kopernik, powiedziała, że to, że zdobyła medal, mowa była wtedy o Londynie, dotarło do niej, kiedy obudziła się następnego dnia rano i medal leżał na biurku obok łóżka. Jak było z panią, kiedy do pani dotarło, że największy sukces w pani dotychczasowej karierze już jest faktem? Chyba od razu na podium. Strasznie cieszyłyśmy się z tego medalu. To jest brązowy medal, dla niektórych to na pewno tylko brązowy medal. Dla nas to jest ogromny sukces, bo bardzo dużo pracy włożyłyśmy w to, żeby stworzyć tą czwórkę. To nie jest tylko, że sobie płyniemy, startujemy i wpływamy na metę. To jest ogrom pracy, nie tylko fizycznej, ale również psychicznej, więc to było takie uwieńczenie tej naszej dwuletniej współpracy z dziewczynami. Wróciłyśmy do wioski, emocje opadły. Minęło kilka dni, wróciłyśmy do Polski, już ochłonięte z tych takich najważniejszych i największych emocji. No i niestety, albo stety właśnie, to była oczywiście wielka przyjemność, na lotnisku wszystko wróciło, bo to rodzina, przyjaciele, wszyscy kibicowali, wszystkie osoby, które trzymały kciuki, gratulowały, cieszyły się, płakały, skakały, także te emocje wróciły na nowo w Polsce. Chciałbym, żebyśmy teraz na chwilę wrócili do Rio, do dnia startu, tego dnia, w którym właśnie pani z koleżankami wywalczyła brązowy medal. To 6:50:86, taki czas
czas uzyskany, ale zanim sam start, to jeszcze te godziny poprzedzające start. Od momentu pobudki do chwili startu, ile czasu minęło i co w tym czasie robiła Monika Ciaciuch? Jak sobie radziła ze stresem? Znaczy, my mieliśmy bardzo dzikie podejście do startu, ponieważ tam były złe warunki pogodowe i nasz start oficjalnie zaplanowany był na 10 dzień. Mhm. Ale okazało się, że warunki nie pozwoliły nam zejść na wodę, wystartować. Oczywiście to jest decyzja sędziów, żeby każdy sportowiec miał równe warunki i sprawiedliwe. Więc przełożyli nam start na następny dzień, więc miałyśmy jakby dwa podejścia do takiego mentalnego przygotowania się, bo to wszystko zaczyna się dzień wcześniej, wieczorem. Tam pogoda wcześniej już krzyżowała szyki, tak. Bo starty Fulaczy Kozłowskiej i Natalii Madaj też były przełożone wcześniej. Tak, te starty tam były naprawdę mieszane, bo pogoda naprawdę płatała figla, a organizatorzy chcieli, żeby to jednak czteroletnie przygotowanie rozdawało medale, a nie kapryśna pogoda, więc nasz start był przełożony na dzień później. Oczywiście wszystko zaczyna się wieczorem od kolacji, od jakiejś wspólnej rozmowy, takiego wyciszenia się z osadą, od uzupełnienia witamin, bo to jest bardzo ważne. No i oczywiście rano od dobrego śniadania. No ale rano nie obyło się bez drobnych przeszkód, bo znowu nie było wiadomo, czy ta pogoda pozwoli nam wystartować, więc czekałyśmy w pokoju na znak od trenera: dobra dziewczyny, przychodźcie, startujemy, bo na noc przed startem oczywiście załatwili nam hotel bliżej toru, bo na co dzień mieszkałyśmy bardzo daleko. Żebyście mogły się wyspać porządnie. Tak, tak. Trener dał nam znać: dobra dziewczyny, dzisiaj startujemy, to jest wasz dzień, no to wzięłyśmy torby, poszłyśmy na tor. Tak po prostu wchodzi i dziewczyny, startujemy? Tak, bo to było właśnie tak troszeczkę dziko zorganizowane. My zasypiając nie byłyśmy stuprocentowo pewne, że wystartujemy. Budziłyśmy się o 7 rano, obudziłyśmy się i tak spojrzałyśmy tylko za okno kątem oka przez firanki. Mimo, o, nie wieje, więc drzewa się nie ruszają, więc może to będzie ten dzień i może wystartujemy. Ale tor był jednak odsłonięty, więc i tak czekałyśmy na oficjalną decyzję sędziów, czy te starty się odbędą dzisiaj, czy nie. Odbyły się i wiadomo, marsz na taki delikatny rozruch na tor. Tam już totalne skupienie się na sobie, nie interesują nas inni. Trenerzy zajmują się dokręcaniem śrub, bo różne rzeczy mogą się na torze zdarzyć, sprawdzaniem wioseł i takim technicznym przygotowaniem łodzi. A my tylko skupiamy się na sobie, rozgrzewka i odbicie na wodę. Mówiłem o tym czasie, w którym przepłynęłyście swój dystans, 6,50, trochę z haczykiem 6,50. Co w tym czasie się dzieje? Bo znowu odwołam się do wywiadów, tym razem do wywiadu z Magdaleną Fulaczyk-Kozłowską i z Natalią Madaj. Przypominam, kochani, złote medalistki z Rio. I tam dziewczyny powiedziały, że mają swoje hasła. Hasła, które rzucają podczas startu, podczas wyścigu. Jak jest z wami? Kto dowodzi w waszej łodzi? No, nasza osada jest troszeczkę większa, więc te hasła, żeby każda dobrze zrozumiała, muszą wyjść ze środka łodzi. Aha. Ja oczywiście nadaję rytm, tempo i charakter tego, jak płyniemy, ale kiedy potrzebujemy jakiegoś hasła i kiedy przychodzi nasz moment na naszą taktykę, to hasło wychodzi ze środka łodzi, żeby każdy dobrze je słyszał. Mhm. A my jesteśmy już tak zgrane i mentalnie przygotowane na to, że wystarczy naprawdę jedno hasło jednej osoby, a od kolejnego chwytu już idzie to, co sobie założyłyśmy. Więc wydaje mi się, że jesteśmy idealną osadą, tylko trenować i pływać, bo to jest naprawdę przyszłościowy team. I z hasłami, i z przygotowaniem, więc stworzyłyśmy naprawdę fajną drużynę. Poza startami również? Tak, mamy naprawdę 4 różne charaktery i to mieszanka wybuchowa, bo niektóre są spokojne, niektóre bardziej emocjonalne. Są też osoby, które lubią postawić na swoim i inaczej być nie może, a jesteśmy teamem i trzeba się dostosować, więc 2 lata zajęło nam dogadywanie się ze sobą. Oczyściłyśmy atmosferę, oczywiście nie obejdzie się bez mniejszych konfliktów, bo spędzamy z sobą naprawdę bardzo dużo czasu, ale to jest chyba normalne, ludzie ze sobą przebywają, każdy ma swoje prawo do swojego zdania i opinii. Nie boimy się ich wyrażać, liczymy na konstruktywną krytykę i liczymy się z nią. Czego boi się Monika Ciaciuch? W jednym z wywiadów Michael Phelps przyznał się, że jako dziecko bał się wody. Mało tego, zdiagnozowano u niego ADHD, że był to człowiek bardzo nadpobudliwy. Potem jego trenerzy przekuli to na sukces. Jak jest z Moniką Ciaciuch? Czy boi się wody? Bała się wody? Nie mam ADHD, tak jak Michael Phelps. Czuję respekt przed wodą. Umiem pływać na 25-metrowym basenie od ściany do ściany swoim tempem, tak żeby zrobić trening.
na określonym tętnie, ale kiedy widzę już na przykład dłuższą odległość 50 metrów i ta ściana jest dla mnie nieosiągalna wzrokiem i widzę, że ten obiekt basenowy jest zdecydowanie głębszy i nie mam gruntu, czuję respekt, a do jeziora otwartego to już na pewno nie wskoczę. Ktoś to sprawdza, ktoś to kontroluje? Zawodnicy muszą mieć taką umiejętność, wioślarze, kajakarze? Kiedy zaczynałam trenować, nikt nas nie kontrolował, chociaż miałyśmy lekcje WF-u na basenie, bo chodziłam do liceum numer 8 w Bydgoszczy, a tam jest właśnie basen przy szkole. I korzystaliśmy z tego obiektu. Drobne wskazówki techniczne co do pływania były, ale bez żadnego zaawansowania treningowego, żeby ściśle kłaść nacisk na określoną technikę. Po prostu trzeba umieć pływać na tyle, żeby się nie bać tej wody, jak jest się w łódce, no bo to jednak jest jakiś lęk i z którym trzeba sobie radzić. A ja osobiście potrafię pływać na tyle, żeby sobie w trudnych sytuacjach poradzić. Raz jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili do Rio de Janeiro, konkretnie do wioski olimpijskiej, bo tradycją jest, że dziennikarze zawsze przed igrzyskami, czy to zimowymi, czy letnimi, narzekają. Narzekają na organizatora, a to, że nie zdążyli zbudować dróg, a to, że wioska olimpijska jeszcze w budowie. No i tutaj było podobnie. Myślę, że tych artykułów było więcej niż zwykle. Na Brazylijczyków mocno się narzekało. Jak to wyglądało pani oczami, na ile Rio było gotowe na przyjęcie olimpijczyków? Bo słynne były zdjęcia na Facebooku wrzucane przez polskich sportowców, kiedy to nie było okien, kiedy to nie było czym pozamiatać. No i była taka obiegowa opinia, że owszem, Rio zdążyło wybudować wioskę olimpijską, ale posprzątać to już niekoniecznie. Sama wiem, gdzie te zdjęcia były robione, ponieważ wpis mojego kolegi wioślarza odbił się szerokim echem tutaj w Polsce. Także trafił nawet na plotkarskie portale społecznościowe. Oczywiście ja byłam pierwszy raz na Igrzyskach Olimpijskich, nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale nie spodziewałam się pięciogwiazdkowego hotelu. Mhm. Natomiast spodziewałam się tego, że te mieszkania będą miały łóżka i szafy. Mhm. Ale nie spodziewałam się, że gratis do tego będzie dorzucona tona kurzu. Na ścianach, na łóżkach, na szafach, na podłogach, na stoliku i na pufach. Wszędzie był wszechobecny kurz. No niestety Mikołaj, ten, którego wpis zrobił takie zamieszanie, że tak powiem, miał najgorszy pokój, bo u niego te ściany były niewykończone, dużo do życzenia dawała pościel na łóżku, bo nie wiadomo, co się z nią wcześniej stało, bo w normalnym stanie ona nie była. Także no niestety Mikołaj trafił na najgorszy pokój, opisał to i dotarło tutaj to do Polski. Ale niestety byliśmy pierwszymi mieszkańcami wioski. My trafiliśmy do wioski od razu po jej otwarciu i było widać od razu, że nie do końca jest dopięte wszystko na ostatni guzik. Gdzieś te gniazdka ze ścian wystawały, nie było ekipy sprzątającej, która nawet posprzątałaby korytarz właśnie z tego kurzu i brudu. Jeszcze gdzieniegdzie byli pracownicy, którzy gdzieś tam gipsowali, malowali, wykańczali te pokoje, więc tak jeszcze wszystko było dopinane, ale już kiedy sportowcy zaczęli się zjeżdżać, tak po tygodniu wioska nabierała swojego kształtu chyba, jaki powinna mieć, więc wszystkie rzeczy zostały wykończone i ludzie tam też zaczęli z nami współpracować na miejscu, tak się trochę poznaliśmy, oni wyczuli sportowców, my wyczuliśmy ich podejście i do pracy, i do porządku właśnie, więc po jakimś czasie się dogadaliśmy. Była okazja, żeby zobaczyć to prawdziwe Rio, żeby wyjść poza wioskę olimpijską? Nie wszyscy sportowcy mieli taką okazję, my na szczęście mieliśmy 4 dni, powiedzmy, wolnego po startach, także zwiedziliśmy i Rio, i wszystkie plaże okoliczne, także mieliśmy na to wszystko czas, żeby gdzieś tam zaczerpnąć tej turystyki. Wróćmy do Ślesina, bo pani rodzinny Ślesin stanął na wysokości zadania. Bardzo gorąco panią powitał po powrocie do Polski. Jakie to wrażenie, kiedy wraca się do swojego miasta, a tam sygnały wydawane przez straż pożarną, o straży pożarnej jeszcze będziemy mówić, mnóstwo ludzi, zdjęcia, dziennikarze, eskorta i przemówienia itd., itd. Na pewno spodziewałam się przywitania ze strony tych najwierniejszych kibiców, którzy jeździli z nami na zawody, którzy po zawodach, kiedy wracałam do domu, przychodzili na tego grilla i razem z nami świętowali, którzy gdzieś tam cały czas do mnie pisali, kibicowali i wspierali mnie i cały czas utrzymywali ze mną kontakt. Na to liczyłam i wiedziałam, że to będzie, ale że zejdzie się pół wsi i właśnie przyjdą chłopacy ze straży i te race, bo też były race dymne i
te huki różne, więc to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Nie tylko na mnie, bo też prezes następnego dnia, wszyscy się, właśnie media się zainteresowali i zainteresowały na tym pikniku olimpijski w klubie Lotto Bydgoszcz, więc też się obiło to szerokim echem i na pewno zostało bardzo pozytywnie odebrane. Cytując panią sprzed chwili, i chłopacy ze straży też przyszli. OSP Ślesin, pani cały czas jest tutaj panią strażak. Były zdjęcia niedawno w sieci, że wyjechaliście do Plamy Oleju, bodajże to chyba Super Express o tym pisał. Tak, tutaj pani przytakuje. Jak to jest, pani strażak? Trzeba przyznać niestety, że OSP rządzi się swoimi prawami. Siedzimy w domu, kiedy zawyje syrena. Jesteśmy gotowi do akcji, biegniemy i kto pierwszy, ten lepszy. No niestety ja bardzo rzadko jestem w domu. Na szczęście mamy też mało wyjazdów, więc trafić na syrenę, kiedy akurat jestem w domu, to już naprawdę jest wyczyn. Mhm. Ale kiedy ona w końcu zawyje, chociaż mam nadzieję, że nikomu nie życzę, żeby ta syrena wyła, na pewno zjawię się w tej straży i byle co na siebie założę, byle kogo ubrania i na pewno pojadę na akcję, no bo to jest jednak... To jest uzależnienie, to jest adrenalina i ja całkowicie rozumiem ludzi, którzy w ten sposób szukają tej adrenaliny. Jak pani trafiła do straży pożarnej? To jest rodzinna tradycja? Bo często tak jest, że w niedużych miasteczkach do OSP należy dziadek, ojciec, syn. Jak było w pani przypadku? W moim przypadku było tak, że w Ślesinie za moich czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły, nie było sali gimnastycznej, nie było boiska do siatkówki, nie było też takiego... takiej chęci wyjazdu do miasta, bo w mieście jest kino, park i inni ludzie. Aha. Wszyscy siedzieliśmy we wsi, graliśmy sobie w piłkę nożną, bawiliśmy się na osiedlu, no i straż organizowała dla dzieci zawody. No i takie dziecko, które w zasadzie na wsi nie ma co robić, do miasta nie pojedzie, szuka sobie rozrywki, oczywiście w straży, więc straż stanęła na wysokości zadania kilka lat temu i nadal to robią, organizują dla dzieci zawody, co naprawdę... Wydaje mi się, że jednoczy te dzieciaki na wsi i daje no, jakieś możliwości wyjazdu, startu, poruszania się, a nie tylko siedzenia w domu i patrzenia w sufit. I też uczy charakteru. No, strażacy muszą walczyć z przeciwnościami losu i pani ten silny charakter, mocny charakter się przecież przydaje. Jak pani trafiła do wioseł? Jak się zaczęła tutaj ta zawodowa kariera już wioślarki? No, pan Maciej Urbanowicz w trzeciej klasie gimnazjum zauważył, że po kilku latach walki ze mną na WF-ie coś drgnęło, bo ja zawsze stroniłam od WF-u, coś drgnęło i zaczęłam biegać i zaangażowałam... Chwila. Stroniłam od WF-u, to ze zwolnienia z WF-u mama Moniki Ciasiuk wypisywała? Nie chcę teraz zganiać, ale mój tata bardzo często, kiedy go poprosiłam, że się źle czuję albo coś, to pomagał mi w tym. Nie ale wierzę bardzo, w to, co słyszę. Brązowa medalistka często... uciekała z lekcji WF-u. Nie uciekałam. Zawsze znalazł się powód, no bo przyznam szczerze, że dorastająca dziewczyna w podstawówce i gimnazjum nie ma ochoty spędzać lekcji WF-u ze zgrają chłopaków, którzy grają w nogę, dubią w nosie i myślą tylko o sobie. Aha. A tak było właśnie w naszym przypadku, bo mieliśmy jedną klasę, jednego nauczyciela WF-u i nie było sali gimnastycznej, więc zostawała nam tylko gra w piłkę nożną z chłopakami. Okej, to jest pani usprawiedliwiona, wszystko także, jasne. Tak. Ja tak lubiłam się poruszać, ale po swojemu, swoim tempem i w swoim gronie, więc w trzeciej gimnazjum coś drgnęło. Pan Urbanowicz, tak. Pan Urbanowicz wziął nas na wielobój rzeczny na Noteci, organizowany przez żeglugę w Nakle. I tak jakoś wyszło, że jakiś obcy pan do mnie podszedł, dał mi numer do trenera i powiedział: zadzwoń, nadajesz się. No i tak wyszło, że pan Karol dał mi numer do mojego pierwszego trenera i zadzwoniłam i się udało, bo trafiłam w dziesiątkę. Tak jest, trafiła pani w dziesiątkę, mamy medal na igrzyskach w Rio. Od Rio minął tydzień, zakończyły się igrzyska w Rio przed tygodniem, 21 sierpnia. Jakie plany na te najbliższe dni, na te najbliższe może tygodnie? Będzie czas pobyć z rodziną? Tak, oczywiście. Teraz w poniedziałek wyjeżdżam do Sandomierza, piękne miasto, wszystkim polecam i zapraszam. Później wracam na tydzień do domu, jest akcja organizowana w straży, zacznie się wrzesień, więc odwiedzę kilka szkół i przedszkoli, bo już też są zaproszenia, ja bardzo chętnie uczestniczę w takich akcjach dla dzieci, więc powoli ten czas będzie zorganizowany i oczywiście szykuję się na ślub mojej koleżanki z osady do Warszawy, więc ten czas spędzony w domu, trochę na rozjazdach, ale tak wydaje mi się, że w bardzo, bardzo taki spokojny sposób.
Nasza rozmowa zbliża się do końca. Obiecałem pani możliwość pozdrowień. Tak. Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Szymona z Gąbina bodajże, już tak, taka mała wieś, oraz pana Koniecznego z Chomentowa. To tak, to tylko tyle? Tak, tylko tyle. Tak skromnie najbliżsi tutaj, którzy mogą słuchać Radia Żnin, bo tutaj są w okolicy, więc serdecznie pozdrawiam. Dobrze, to ja dołączam się do tych pozdrowień i pięknie dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze przypomnę. Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w czwórce podwójną z Agnieszką Kobus, Joanną Leszczyńską, Marią Springwald, Monika Ciaciuch była moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość dnia Radia Żnin FM.